posłuchaj, kochanie, bo ja chciałam z tobą pomówić, ale ty nigdy nie masz czasu. Czas to pieniądz. No właśnie, chciałam cię prosić o trochę pieniędzy, są mi bardzo potrzebne. Potrzebne jak dziura w moście. Ale skończyły się zapasy, nie ma mąki, chleba, jajek, nie wspominając o pustej lodówce. No tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale kto kupuje, czego mu nie trzeba, nie ma potem pieniędzy, żeby kupić chleba. No. Kochanie, przecież wiesz, że nie zarabiam. Bez pracy nie ma kołaczy. No, ale... A propos kołaczy, może byś ciasto upiekła? Bez wołu nie będzie rosołu. Jakiego rosołu, kobieto? To było przysłowie, inteligencie. A to nie znałem. A co z tym ciastem? Nic, już wyglądasz jak pączek w maśle. Nie będziemy żyć o chlebie i wodzie. Jedz mniej, bramy raju są wąskie. Dobry żart, tynfa wart, no. Żeby tak ciągle na wszystko żałować. Z próżnego i Salomon nie naleje. Jeśli nie masz, to pożycz od kogoś. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jesteś ohydnym skąpcem. Kto grosza nie szanuje, ten szalonga nie wart. Wstrętny samolub. Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi. Ha. Tak, nie podoba się. Możesz nie jeść. Stołuj się na mieście. Tak, tak. Bardzo dobrze. Idę do mamusi. Świetnie. A proszę cię bardzo. No, nie wrócę dzisiaj.